Dzień dobry, witamy się z Wami na Mama Vlogu. Pierwsze co chciałam Wam bardzo, bardzo podziękować za ostatni odzew pod ostatnim naszym vlogiem. Naprawdę dziękuję, dziękuję, dziękuję. Staram się, pracuję cały czas nad tym montażem, żeby był jak najlepszy. Ale jak to mówią, trening czyni mistrza, także cały czas próbuję coś tam montować, jakieś inne rzeczy, shorty i tym podobne. Chociaż uważam, że montowanie shortów jest zdecydowanie trudniejsze od zmontowania takich vlogów. Poza tym wiecie, mam Wojtka, który jest perfekcjonistą i lubi się czepiać różnych szczegółów. My właśnie, słuchajcie, szykujemy się do żłobka. Idziesz dzisiaj do dzieci? Tak. Będziesz się bawił z dziećmi? Tak. Witek od tygodnia chodzi do żłoba, także szykujemy się. Wojtek właśnie z Julkiem przed sekundą wyruszyli do przedszkola. Wojtek pozałatwiać jeszcze kilka rzeczy, także zapraszamy Was na nasz dzień! Witek oddelegowany do żłobka. Ciężki czas. Serio. Myślałam, że ta adaptacja, wiecie, z Witkiem pójdzie jakoś tak łatwiej i w ogóle. Że drugie dziecko i ten. No. Ale jest ryk, płacz. Ja wiem, że to jest tylko chwilowy i początkowy, ale i tak matce to rozdziera serce, wiecie. Wiecie, o czym mówię, a jak nie wiecie, to jak będziecie oddawać swoje dziecko do żłobka czy przedszkola, to zrozumiecie. No, ciężki temat, ale sama chciałam i ryczę. Dobra, Boże, gadam do Was i łzy mi lecą. Jadę ogarniać sprawy, jadę na szybkie zakupy, bo skończyły mi się pampersy, więc właśnie z zakupami podjeżdżam pod dom, a tu kto? Przysięgam, on zawsze stanie tak, że ja potem z garażu nic nie wyciągnę. Poszedłem do urzędu skarbowego i wczoraj pani mówi, tylko powiedzmy, trzeba przynieść kopię aktu notarialnego. A dzisiaj pani mówi, no ale jeszcze umowę, jeszcze akt notarialny, jeszcze to, jeszcze sram to, jeszcze owam to. Zaczęło mi wczoraj tego nie powiedziałem. I muszę teraz to wszystko drukować i dzisiaj do 14.30 znowu się z tym uporać. Patrzcie, prawie wyszła mi rozetka. Wojciech, zobacz. Piękna jest. Zobacz, nie zobaczyłeś. Zobacz tym baristą. No widzisz, tu jest. Na mojej kawie, nawet nie bariście, by ta rozetka wyszła. Przedwczoraj mieliśmy taki uwag, bo wybrałam sobie taki ciężki materiał do montowania. I Wojtek przyszedł. No i powiedz, co ty powiedziałeś? Że ile możesz mi zapłacić? 2,70. 2,70 za to, co zrobiłaś. No materiał wyszedł mi naprawdę źle. Ale iluzjonistę? Dzisiaj go udostępniłam, mam aż 200 wyświetleń na TikToku. Tego... Tylko? Tylko, no. Ale iluzjonistę? Nie, tego ratraka. No bo Wojtek wrzuca o takich godzinach, o której to wrzuciłeś? 6.20? 9.10. Po prostu szkoda gadać, no nie, dobra, ale... po prostu uczy się, rozwija, ale jak na razie jest do zwolnienia. Ale wyszkolimy ją. Ej, ale nie wiem, czy zauważyłeś, iluzjonista ma nawet wycięte każde tak. Ja je wycinałem przecież. Nie. Nie? Bo tam to się nie zapisało, robiłam to na nowo te pliki. No widzisz. No i wczoraj. Zaraz zobaczę, czy ma ścieżkę dźwiękową. No pokaż, odpal. Ja ci pokażę, pokażcie. Czekaj od nowa. Dlaczego nie ma animacji? Pamiętasz pierwsze zarobki, jakie były za taki występ? Pierwsze tak. Ile to było? 150 zł za pierwsze. Czemu później napisy nie są animowane? Szybko, jakby wyszło to na poziom 300 zł. Ale ogólnie jeśli chodzi o zarobki tutaj, Wojtku, no to no jest to tak za pokaz dla dzieci kilka. Każdy numer trzeba jakiś wymyśleć pod siebie, tak żeby go czuć. I są jakieś, nie wiem, szkoda. No, robię postępy, co? Świetnie to zrobię. No, zatem masz już 4,72 zł. A za dwa, no to już masz, pan, już masz prawie 9 zł. Dobra, siadam do kompa. Siadam do kompa, bo mam trochę pracy. Ty ze żłobka, co? Jesteś dzielny? O, jest takie ciężkie. Wiciu wrócił ze żłobka, tak? Także robię mu mleczko i idziemy nyny na drzemeczkę. Tak, Witu? Jak chodzi spać, no to ja siadam sobie do komputera i zaczynam coś tam dziubać. I w ogóle chcę Wam powiedzieć, że ja ostatnie lata, jak wiecie, będąc w ciąży, karmiąc, potem pierwsza ciąża, druga ciąża, to moja głowa, że tak powiem, była
mi się wydaje, trochę na innej planecie, czyli wiecie, byłam sfiksowana, dzieci, dom, rodzina. I powoli wydaje mi się, że wracam stara ja, która ma bardzo dużo pomysłów. Chcemy dopiąć kilka rzeczy ważnych dla nas, które w najbliższym czasie się wydarzą, bo u nas w ogóle jest tak, że jak się dzieje, to po prostu po grubasie. I w ogóle najśmieszniejsze jest to, że my teraz coś organizujemy, nie chcemy Wam o tym powiedzieć. Dowiecie się o tym za miesiąc. To jest totalny spontan. Nie chcę nic Wam zdradzać, dopiero jakby dowiecie się po fakcie. Także ja sobie teraz siadam do kompa, zaczynam coś tam pracować i realizować powoli moje założenia na ten rok. Mieliśmy o 14:45 umówionego fryzjera i Wiciu miał iść pierwszy raz. No ale koleś dopiero co wstał. Jest 14:40, bez humoru. Także się tulimy. I zaraz trzeba jechać po Jula do przedszkola. Juluś odebrany z przedszkola. No mieliśmy inne plany, bo mieliśmy jechać do tego fryzjera, no ale wyszło jak wyszło. Także my teraz przed domem, bo Witek bez bibipka swojej hulajnogi to po prostu awantura co rano, żeby tylko wyjść i bibip. Także wietrzymy się, bo słuchajcie, podobno w weekend znów ma być zima. Mi te 9 stopni teraz to jest tak... No idealnie, że tak powiem, i mogłoby tak zostać już. Po co ty to kopiesz? Tak. Ale po co? Skarby znaleźć. Skarby znaleźć? Może tak zrobimy. Taką dziurę? Tutaj będzie... Nie. Witoliński, nie, co? Gdzie idziesz? W ogóle tutaj musimy sobie coś posadzić i tutaj. Jeszcze nie wiemy co. Jedziesz? No chodź, pomogę ci. W ogóle ostatnio mieliśmy taką sytuację, jak były te alerty, że będzie mocno wiało, to u nas, słuchajcie, tak wiało, że wyrwało nam roletę. Tą dużą, największą. Była niezaciągnięta do samego dołu, bo no nie była. I tutaj urwało. Jeszcze dzień wcześniej mówię do Wojtka, a alerty przyszły. Weźmy, opuśćmy rolety, żeby okien nam nie pobiło, jakby coś leciało czy cokolwiek. Dlaczego nauczka na przyszłość, żeby zaciągać jak coś do końca te rolety? Tylko ja mam zawsze taką schizę i nie zaciągam ich do końca z tego względu, że boję się, że jak nie wiem, będzie pożar lub cokolwiek, no to odetnie nam elektrykę, no i nie będziemy mieli gdzie uciec. Wiem, abstrakcja, ale mam takie schizy w głowie, więc zawsze ten dół taki trochę zostawiam lufciku otwartego. Wojciech z Julkiem pojechali na robotykę, bo co środy chodzą na takie zajęcia z robotyki, więc mają taki swój czas. Uważam, że to jest super, że mają taką, wiecie, chwilę dla siebie tylko sam na sam. No my z Wiciem zostaliśmy w domu, a Wiciu udaje, że pracuje, tak? Ma swojego laptopa, zakłada słuchawki. I sobie tam klika. A ja zaraz biorę się za porządki u góry, bo mam pełno rzeczy już za małych po Witku, także trzeba to powystawiać i posprzedawać. Może zrobię z tego osobny odcinek. Zostawcie komentarz, napiszcie coś tam od siebie, będzie mi na pewno miło i widzimy się, kochani, za tydzień!